Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś przejażdżka z południa Francji, trasą N7 do Paryża. Na wstępie małe ogłoszenie. Postanowiłem przeznaczać około 30 minut vloga na tydzień. Będą one publikowane albo we wtorki i czwartki, jeśli będą to vlogi krótsze, albo w czwartki, jeśli będzie jeden dłuższy. Tymczasem zapraszam serdecznie do oglądania i zachęcam do zostawienia swojej opinii w komentarzu. Nie działo się zbyt wiele przez ten weekend. Znaczy, ja miałem trochę ładnych widoków i teraz wam powiem dlaczego. Natomiast cały weekend stałem, jedziemy właśnie na załadunek, mamy... O Boże, jaka uchlapana obiektywa! Dobra, Z2. Słuchajcie, cały weekend stałem na tym samym parkingu, na którym staliśmy ostatnio z kolegą. Dlatego, że jest tu bardzo dużo kamer. A okolice Marsylii, Toulon, jak wiecie, jest niedaleko Marsylii. To nie są jakieś najlepsze okolice do stania, więc jak już macie dobry parking, to dobrze sobie tu zostać. Natomiast dla tych, co nie wiedzą, tor Paul Ricard, czyli ten francuski tor, na którym odbyła się Formuła 1, w przyszłym roku chyba będzie ostatni raz, albo w tym roku był ostatni raz, nie wiem, jest całkiem niedaleko. Tutaj przy wybrzeżu w górach, trochę wyżej, przy landzie. Dojazd tam jest tragiczny, ale generalnie wszyscy, którzy wracają w głąb Francji, wracają właśnie tym odcinkiem autostrady. I to jest pierwsza stacja, na którą mogą sobie zajechać, jak wjadą na autostradę. I jakie tu wczoraj fury jeździły, jak się to F1 skończyło, to ja pierdykam, nie? Jakby jakieś Audi RS-y, McLareny, jakieś Padziani było, w ogóle ja pierdykam, co tu się działo. Raj dla oczu. Tymczasem jedziemy na załadunek. 7.40, o 8.30 otwierałem firmę, ja mam chyba 50 km. Więc no, taki przeskok z piątku na poniedziałek. Pyk! Przyjechaliśmy na załadunek. Słuchajcie, no, taka firma niby robią porządne rzeczy, trochę za dupie. Sytuacja wygląda w ten sposób, że pani powiedziała mi prosto, prosto i w prawo. Więc pojechałem do końca prosto i w prawo, ale jej chodziło chyba, żeby krócej prosto i w prawo. Okazało, że prosto i od razu w prawo do bramy numer 2, która jest po drodze, a nie do końca prosto i w prawo do bramy numer 3. Postawiam sobie tam chwilę. No i dobra, tu jesteśmy. Okej. A, no faktycznie. Paliwo we Francji. Paliwo we Francji po euro 90. Szału nie ma. Na szczęście miałem tanią stację zaraz przy rozładunku. Tutaj kawałek jeszcze jadę autostradą, więc nie będę musiał się martwić, żeby zjeżdżać, szukać i tak dalej. Mamy jakieś 850 km z tego, co widziałem. No bo zdecydowana większość będzie landem. Te kaweczek tylko autostradą jadę. I jutro po rozładunku jedziemy od razu do Belgii po ładunek na Skandynawię. Z czego się bardzo cieszę, bo tych upałów mam już dość. Tego południa też mam już dość. Właśnie, gdyby ktoś pytał, dlaczego ja korek zostawiam zawsze na progu, zaraz wam pokażę dlaczego. No właśnie dlatego. I nie, to nie jest korek tego pana, który właśnie przyjechał. To jest korek kogoś, kto o nim zapomniał. To co tu widzicie, moi drodzy, to jest efekt wypadku na autostradzie A7. No i droga krajowa z tego tytułu N7, która biegnie wzdłuż tej autostrady. Nie zazdroszczę tym, co jadą w tamtym kierunku. Bo jak na razie to trochę stoi. Tam generalnie do tego ronda, gdzie jest
zjazd z autostrady, bo wjazd jest osobno 3 km dalej. Dlatego ronda to jest zjazd z autostrady, jest taki kocioł największy. To jest dramat po prostu. Tak, znów widzicie znajome widoki. Trasę z Marsylii na północ Francji w tym wyjeździe pokonywałem chyba najczęściej. Do tego stopnia, że czułem się tu prawie jak w domu. I tu nadal nie mam doświadczenia tej pojej po tych promach na Korsykę. Powiedz, że dzisiaj jakoś tak... Mniej, znaczy mięsa nie kupowałem, nie? 26 euro zostawiłem. I albo tu jakoś hiper tanio dzisiaj było i same promocje trafiałem, albo nie wiem, bo całą torbę zakupów mam. Ostatnio to było połowę tego miałem, za 26 euro. Ale grzeje, ja pierdykam, niby słońca nie ma, ale jest tragedia. Kolejne znajome dla Was widoki, czyli trasa z Valence do Saint-Étienne, którą polecałem Wam w poprzednim odcinku. Słuchajcie, szybki postój, znowu się mikrofon przekręci. Szybki postój we Francji, na parkingu, idę do toalety, natomiast... Cwaniaczki zrobili do 2,8 metra parking dla osobówek i musiałem wjechać na płatny dla ciężarówek, który jest niby za godzina jest za darmo. Mam tylko nadzieję, że tego tiketu nie trzeba nigdzie odbijać, bo go zwyczajnie ze sobą nie wziąłem. Ogólnie do Paryża zostało jakieś 350 km. O, siema kozy. Siema. Jaki ziomek w ogóle. Tam Piątkowa. Tam bardziej na... Tamte się obraziły i poszły. Dobra, to nara. Nie, to ziomek, bo z brudką. Natomiast nie jest to jazda autostradą, więc... Myślę, że w okolicach północy będę na miejscu. I zastanawiam się cały czas jeszcze, gdzie zaparkować. To Paryż to jest jedno z tych miejsc we Francji, które nie należy do najbardziej bezpiecznych okolic. Trzeba na to zwracać uwagę. A ostatnio w Europie jest coraz więcej kradzieży, niestety. O, i teraz uwaga, czy ja? Połknęło. I co dalej? Bo słuchajcie, na niektórych parkingach jest niestety tak. O, tu też ktoś szlaban czy pierdzielił. Wszystkie szlabany krzywe. Jest niestety tak, że pomimo, że macie za darmo jakąś tam część na parkingu, to musicie iść ten bilet odbić, żeby w ogóle wyjechać. Tutaj całe szczęście nie było tej potrzeby, więc jedziemy. Ile ja mówiłem? 370 jest dokładnie do celu. Mówiąc, że do samego Paryża zostały tylko landy, zapomniałem o trasie, którą właśnie widzicie. Trasa krajowa numer 7 na odcinku około 60 km od Nevers w stronę Paryża biegnie po autostradzie A77. Dalej w stronę Montargis, jak widzicie, całkiem przyjemna, aczkolwiek jednak zwykła droga krajowa i ronda, które jedni kochają, a inni nienawidzą. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, do której grupy Wy należycie. W samym Montargis moją uwagę przykuły murale, które już chyba do końca życia będą mi się kojarzyć z miastem, w którym mieszkam, czyli z Łodzią. Gonna kill me.
Halo, halo. Tak, mnie będzie lepiej widać. Zajechaliśmy na stację. Mam 20 km na rozładunek. Stanąłem sobie centralnie tutaj, o. Macie oświetlone takie parkingi. Ciekawostka, bo tu jest tylko 2 do 2,5 metra wjazd. Ale sprawa wygląda tak, że tak jak widzicie tą ciężarówkę, ktoś tam wyłamał szlaban. I można sobie wjechać, więc sobie wjechałem. A chciałem specjalnie stanąć w takim miejscu, żeby tyłek był dobrze oświetlony i całe auto. Nie chcę jechać tam, bo wiem, że z racji tego, że jest blisko do Paryża, potrafią tutaj złodziejaszkować. Nie jest to najbezpieczniejszy parking pod słońcem, ale zdecydowanie z tych opcji, które mam do wyboru, to miejsce parkingowe jest naprawdę spoko. W sumie to ja idę na stację, a tu jest chyba kibel, żebym nie musiał łazić, więc idę tu. No nie. To jednak nie była toaleta. Wszedłem w koło. Ale nic, słuchajcie, idę na stację, szybką toaletę. A z wami się na dzisiaj już żegnam. Taki w sumie odcinek piątkowo-poniedziałkowy. Trzymajcie się cieplutko. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pyk!